Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną Zabawki dla Dzieci. Dzisiaj mam dla Was kolejną masę plastyczną, nie wiem czy ją znacie, nazywa się Noisy Patty. Jest to coś w rodzaju gluta i już Wam pokazuję, jakie ten glut ma właściwości. Jest bardzo rozciągliwy. Ten jest akurat zielony. Prawdziwy, obrzydliwy glut. Taka galareta właściwie. Jest to kolejna masa plastyczna. Oczywiście nie można porównywać jej do ciastoliny. Tutaj mam cztery kolory. Teraz wyciągam żółty. Nie do końca przylepia się do rąk. Oczywiście nie można, nie jest tak plastyczna jak ciastolina. Ale można rozciągać tego gluta. Bawić się w różny sposób. To był żółty. Jeszcze teraz mam różowy i niebieski. Troszeczkę inna niż te masy plastyczne, które dotychczas poznaliśmy, czyli wszystkie magiczne piaski, czy właśnie różne rodzaje ciastoliny. O, pokażę Wam, jakie ma właściwości, kiedy się ją zagniata. Jest dość plastyczna, ale w pewnym momencie się rozrywa. Można ją rozciągać spokojnie, zaklejać, miąchać. Jeśli chodzi o zapach, to nie pachnie jakoś szczególnie. Może trochę kwasem, ale nie jest to intensywny zapach. Natomiast jeśli chodzi o dotyk, to naprawdę jest taka obrzydliwa. Typowy glut galaretowaty. Jednak troszeczkę się przykleja do rąk, jak widzicie. I jest to głównie ciekawe ze względu właśnie na dotyk. Można się w ten sposób bawić, ale niekoniecznie można z tego cokolwiek ulepić. I tutaj jest niebieska. Bardzo ładny kolor tego gluta. Dosyć rozciągliwy, ale w pewnym momencie się urywa, jak widzicie. Czasami nawet dosyć szybko. I się urywa. Za to nie ma problemu, jeśli chodzi o zagniatanie. Daje się całkiem ciekawie zagniatać. Oczywiście, jak już mówiłam, nic tego ciekawego raczej nie ulepimy. W każdym razie ciekawa alternatywa do wszystkich mas plastycznych. Troszeczkę inna niż dotychczas poznane, ale na pewno można się fajnie również z tym glutem bawić. Zamknę jeszcze to pudełko, żeby masa nie wyschła. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!